Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej części tutorialu, w którym pokażemy sobie, jak przeprowadzić właściwą próbę statycznego zginania. Chcemy docelowo zbadać wytrzymałość na zginanie przygotowanych przez nas dwóch beleczek wykonanych ze sklejki drewnianej. W części pierwszej tutorialu zdjęliśmy wymiary niezbędne do policzenia parametrów, a teraz wykonamy już właściwą próbę. Zaczniemy od próbki pierwszej, przygotowanej przez nas do zginania trójpunktowego. W części pierwszej tutorialu również zdjęliśmy sobie wymiary schematu statycznego, więc teraz mogę założyć próbkę na maszynę. Zanim jednak przejdziemy sobie do obciążania naszej próbki, przyjrzyjmy się jeszcze bardzo ważnemu elementowi maszyny, czyli tarczy siłomierza. Jest to maszyna z napędem mechanicznym. W związku z tym na tarczy mamy trzy skale, w tym przypadku oznaczone literami A, B i C. Skąd mamy w takim razie wiedzieć, z której tarczy siłomierza odczytać siłę niszczącą? Żeby to sprawdzić, musimy zajrzeć za maszynę. Zapraszam Państwa za maszynę. Znajdujemy tutaj obciążnik, na którym wygrawerowana jest literka. Ja ją tutaj widzę, jest to literka B. W związku z tym informuje nas to, że ze skali B będziemy odczytywać siłę niszczącą. Powinniśmy każdorazowo sprawdzić, jaką skalę mamy ustawioną, a także pamiętajmy o oszacowaniu, dostosowaniu skali do materiału, który niszczymy, ponieważ każda skala ma inny maksymalny zakres obciążenia. Jeżeli przyjrzymy się skali B, to wartość obciążenia to jest oczywiście od zera do maksymalnej wartości. Tutaj mamy napisane, że jest to 1000, ale na tarczy mamy jeszcze to przemnożyć razy 10 i otrzymamy wynik w newtonach. Także maksymalny zakres to jest do 10 tysięcy newtonów, czyli do 10 kilonewtonów. Ta tarcza będzie nas interesować i będzie nas interesować także niepewność pomiarowa, z którą dokonujemy odczytu pomiaru siły niszczącej, czyli najmniejsza podziałka na tej skali. Jeżeli się przyjrzymy, mamy oznaczone 50, następnie 100, 150 i tak co 50 razy 10, czyli co 500 newtonów. Ta podziałka jest podzielona na 5 większych, czyli 40, 30, 20 i 10 i odcinek 10 został podzielony na 5 najmniejszych podziałek, czyli 100 newtonów dzielimy jeszcze na 5 i otrzymujemy w takim razie niepewność pomiarową na poziomie 20 newtonów. I to powinniśmy sobie zapisać w naszej tabeli przygotowanej w tutorialu w części pierwszej. Maszyna wytrzymałościowa, niepewność pomiarowa 20 newtonów. Poniżej otrzymamy wykres maszyny. Będzie to wykres zależności właśnie pomiędzy siłą obciążającą a ugięciem. Wspominaliśmy sobie w pierwszym tutorialu, że do pomiaru ugięcia, docelowo strzałki ugięcia, będzie wykorzystywana ta podziałka. Za chwileczkę, gdy wyeliminujemy sobie luzy pomiędzy badaną próbką a podporami, ustawimy sobie początkową wartość na tej linijce. Ja już to troszeczkę uprzedzę, ponieważ będzie to dla nas 100 mm. Już mówiliśmy sobie o tym, że nie 0, ta linijka ma zakres do 200 mm, ponieważ to ugięcie będzie odczytywane jakby nie w stronę narastających wartości, ale w stronę malejących wartości. Więc w pomiarze początkowym linii ugięcia napiszemy sobie F0 równa się 100 mm. Mamy tutaj jeszcze miejsce na linijkę do pomiaru ugięcia, na jej niepewność. Niepewność tej linijki to jest standardowa linijka, taka jak używamy w przyborach szkolnych, czyli jej niepewność to jest 1 mm.
Dobrze, przejdźmy już teraz do obciążania naszej próbki. Tak jak powiedziałam, na początku wyeliminujemy sobie luzy. Mamy ustawioną maszynę na tryb automatyczny. Mógłby być tu jeszcze ustawiony tryb ręczny. Oczywiście do samego manewrowania płytą dolną lepszy będzie tryb automatyczny. Potrzebuję podnieść płytę dolną trochę do góry. Jeżeli ja tą próbeczkę nawet tutaj uniosę, to zobaczymy mniej więcej, ile tego luzu tutaj zostało. Nie chcemy za mocno tutaj docisnąć, żeby nie spowodować już wstępnego obciążenia. Wskazówka nie powinna nam się przesunąć. No może jeszcze tutaj minimalnie, dosłownie. Dobrze, mamy luzy wyeliminowane. Wskazówki, ponieważ mamy tutaj dwie wskazówki, czynną i bierną. Wskazówka czynna jest bezpośrednio połączona z obciążnikiem i przesuwa ona wskazówkę bierną. Po zniszczeniu próbki wskazówka czynna wróci do zera, wskazówka bierna, czyli ta przepychana, zostanie na wskazanej maksymalnej wartości siły niszczącej, więc nie musimy się martwić o to, że nie zdążymy zauważyć, jaka to była wartość. Dobrze, mamy zniwelowane luzy, ustawiamy linijkę na wartości 100, czyli nasze początkowe ugięcie wynosi 100. Mogę sobie teraz już pisak otworzyć. Wcześniej nie chciałam, żeby mi się robiła tutaj duża kropka. I tak jak wspomniałam, maszyna ma możliwość badania w trybie ręcznym. Musielibyśmy tutaj przestawić na tryb ręczny. Polegałoby to na kręceniu tutaj za pomocą tej dźwigni. Trwałoby to dosyć długo. Jest to nieco żmudna czynność i obciążenie zachodzi bardzo powoli. Przeprowadzimy sobie również ze względów czasowych tą próbę w trybie automatycznym, czyli wracam do trybu automatycznego, sprawdzam, czy mój pisak jest na swoim miejscu, no i zaczynam obciążać. Dobrze, myślę, że tyle wystarczy. Tak naprawdę mogliśmy już wyłączyć naszą maszynę w momencie, w którym wskazówka czynna wróciła do zera. Chcemy odczytać sobie wartość siły niszczącej ze skali, czyli przypominam, mamy tutaj skalę B, czyli ponad 400, 410, 420 i jeszcze dwie kreseczki, czyli 440 razy 10, 4400 newtonów. I tę wartość wpisujemy ponownie do tabeli. 4400 newtonów. Jednostkę mam w newtonach. Gdyby to były kilonewtony, mielibyśmy 4,4 w schemacie trójpunktowym. No i jeszcze wartość strzałki. Tutaj pewnie
Musicie mi Państwo trochę na słowo uwierzyć, ponieważ może być to słabo widoczne. Dokładnie 85, czyli F końcowe, 85 mm dla schematu trójpunktowego, dla pierwszej próbki. Czyli jeżeli ja teraz odejmę F0 od FK, otrzymam wartość strzałki ugięcia, którą zapiszę sobie tutaj w tabeli, czyli będzie to dla mnie 15 mm. Przeciągnęłam troszeczkę tę próbę, żeby wyglądała bardziej spektakularnie. Zniszczyliśmy kilka poziomów tej sklejki. Zobaczyliście Państwo też efekt akustyczny, gdzie nam się tak naprawdę ta energia, którą wkładamy w obciążenie próbki, energia mechaniczna, na co ona jeszcze jest tutaj no jakby przetworzona i na efekt cieplny troszeczkę, jakbyśmy dotknęli tej próbki, i na efekt akustyczny. Dobrze, chcę ją teraz sobie zdjąć z maszyny, pozostawiam na trybie automatycznym i przesuwam płytę dolną w dół. Dobrze, tyle wystarczy. Zdejmuję próbkę pierwszą. Możemy się przyjrzeć, jak została zniszczona, jak te włókna. Od razu tutaj też przypominamy sobie rzeczywiście, jak to wygląda, że włókna górne przy takim obciążeniu są ściskane, włókna dolne są rozciągane. Obciążenie miało kierunek pionowy w dół. I pamiętajmy o tym, co będziemy docelowo liczyć, czyli między innymi o wskaźniku wytrzymałości na zginanie, który jest też powiązany z momentem bezwładności, który liczymy względem osi obojętnej, w tym przypadku osi poziomej. Osi poziomej przechodzącej po pierwsze przez środek masy. Jest to przekrój prostokątny, a więc symetryczny, więc my też dokładnie wiemy, gdzie jest środek masy. W połowie wysokości będzie przechodzić ta oś obojętna, która będzie zarówno główną, centralną osią bezwładności. Czyli przypominamy sobie, że dla takiej osi moment dewiacji się nam zeruje, a momenty bezwładności przyjmują wartości ekstremalne, maksimum i minimum. Czyli będziemy liczyć sobie moment bezwładności. Jeżeli tą oś nazwiemy na przykład osią Y, to będzie to JY. I z tego przejdziemy sobie do policzenia wskaźnika wytrzymałości na zginanie. Przypominając sobie, w jaki sposób liczy się JY, czyli moment bezwładności względem osi obojętnej, to pamiętajmy, że zawsze wymiar prostopadły do osi, czyli w tym przypadku wysokość tej próbki, którą mierzyliśmy, podnosimy do potęgi trzeciej, mnożymy przez szerokość i w zależności od tego, jaki moment liczymy oczywiście, no i też podajemy sobie tutaj wzór dla prostokąta, czyli dla prostokąta dzielimy sobie przez 12. Wynik otrzymujemy w milimetrach do czwartej i pamiętajmy, że właśnie milimetry do czwartej, czy centymetry do czwartej, czy metry do czwartej są jednostką momentu bezwładności względem osi Y, a z kolei dla wskaźnika wytrzymałości na zginanie będą to milimetry do potęgi trzeciej. Więcej na ten temat w części teoretycznej kursu. Przejdziemy sobie teraz do przebadania jeszcze próbki drugiej, żebyście Państwo też zobaczyli różnicę w tym, jak ona nam się zniszczy w stosunku do próbki pierwszej. Ja muszę zmienić sobie tutaj nadporę na tę większą, cięższą. I muszę dostosować sobie tutaj
tą odległość, żeby próbka druga mi się w ogóle zmieściła. Dobrze, odsunęłam płytę. Troszeczkę przesuniemy sobie papier. Wyzerujemy wskazówkę bierną. No i włożymy do maszyny próbkę przygotowaną. Jeszcze troszeczkę. Do zginania w schemacie czteropunktowym. Nadpory, odległość między nimi mamy pomierzone, odległość między podporami i odległość między podporą i nadporą również. Dobrze, dosuwam, eliminuję luzy, ustawiam podziałkę, linijkę znowu na wartości 100, to jest najwygodniejsza dla tej maszyny wartość do odczytu strzałki ugięcia. Pisak. Jest tryb automatyczny, no i zaczynamy badanie. Zniszczenie próbki. Myślę, że wystarczy. Za chwilkę wyjmiemy próbkę z maszyny. Odczytajmy sobie teraz wartość siły niszczącej. Skala B, czyli mamy tutaj 710 dokładnie razy 10, czyli mamy 7100 i tę wartość zapisujemy w tabelce 7100 newtonów. Wartość strzałki ugięcia, w tym przypadku odczyt po próbie, to jest 82, czyli tutaj dla pierwszej próbki otrzymaliśmy 85. Dla drugiej próbki, może zapiszę to tutaj na dole, końcowa strzałka ugięcia 82 mm, początkowa tyle samo, czyli też ustawiliśmy sobie F0 na 100 mm, a więc nasza strzałka ugięcia wynosi 18 mm. Już porównując tutaj wyniki dla tej samej geometrii, można zauważyć, że otrzymaliśmy większą siłę niszczącą i większą strzałkę ugięcia dla schematu czteropunktowego. Zdejmijmy sobie próbkę z maszyny, będąc dalej w trybie automatycznym, przesuwam płytę do... I zobaczmy, jak ta próbeczka wygląda. Udało nam się uchwycić, oczywiście tak jakbym ją Państwu pokazała z góry, to mamy wgniecenia widoczne od podpór.
Na dole zobaczymy znowu zniszczenia dokładnie pod podporami. Rozciągana część, czyli włókna dolne rozciągane, włókna górne ściskane. Ten kształt, który Państwo tutaj widzicie, jeżeli zapoznamy się z tym, w jaki sposób powstają wykresy sił przekrojowych dla takich próbek, czyli zarówno siły tnącej, jak i momentu zginającego, to ten kształt, czyli linia liniowo od końca próbki do podpory i tutaj mamy pomiędzy podporami odcinek prosty, coś Państwu przypomni. Na razie to tylko zasygnalizuję. Podobnie tutaj zobaczmy, że ta próbka zniszczyła się jakby w taki trójkąt, podporę mieliśmy na środku. Zupełnie inny rysunek tego zniszczenia. Charakterystyki geometryczne będą dokładnie takie same, ponieważ przekroje poprzeczne są takie same. Oczywiście mieliśmy różnice w wymiarach, więc wartości zarówno momentu względem osi Y, jak i wskaźnika wytrzymałości na zginanie będą nieco inne. Co za tym idzie, otrzymane wytrzymałości mogą się troszkę między sobą różnić, ale to już zostawię Państwu do samodzielnej analizy. Bardzo dziękuję, że byliście Państwo ze mną w tej próbie i zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału z innej próby wytrzymałościowej. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.